Czy faktycznie jest tak, że do tej pory lekarze mieli szereg wątpliwości za sprawą działań poprzedniej władzy, tego efektu mrożącego, który próbował być wprowadzany na różne sposoby? Czy podejmować określone działania związane z terminacją ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia pacjentki? I myślę tutaj przede wszystkim o zdrowiu psychicznym, bo z tym było najwięcej problemów, mam wrażenie, zostawiając z boku te ekstremalne sytuacje z powoływaniem się na klauzulę sumienia i tak dalej, i tak dalej. No, patrząc na to, jaka liczba pacjentek przyjeżdżała do nas z tym problemem, że zostało im odmówione właśnie z takimi zaświadczeniami wykonanie zabiegu zakończenia ciąży, no tak, no jest to, ewidentnie był problem z uznawaniem tego typu wskazań. Czy to się zmieni teraz? No mam nadzieję, że to się zmieni. Ale to proszę mi wytłumaczyć jeszcze jedną rzecz, bo wokół tego cały czas się gdzieś obracamy. Jeden lekarz wystawia zaświadczenie o tym, że nie wiem, ciąża jest zagrożona, że płód jest zdeformowany, że ta ciąża nie powinna być kontynuowana, a drugi lekarz, mając takie zaświadczenie przed sobą, nie chciał dokonać zakończenia ciąży? Znaczy, to trochę jest nie tak, dlatego że obecnie w polskim prawie to, że płód jest zdeformowany, absolutnie nie stanowi wskazania do zakończenia ciąży. Przesłanki są bardzo ściśle określone i tą przesłanką, która jest najczęściej stosowana, to jest przesłanka zagrożenia zdrowia życia kobiety. Więc bardzo rzadko kiedy na przykład, nie wiem, trisomia 21 powiedzmy, czyli zespół Downa, będzie zagrażał życiu kobiety czy zdrowiu kobiety, nie mówiąc o zdrowiu psychicznym oczywiście. W związku z tym te zaświadczenia, które kobiety dostawały, one dotyczyły zagrożenia, stricte zagrożenia zdrowia psychicznego. I te zaświadczenia no niestety nie były wszędzie honorowane. Niejednokrotnie zdarzyło mi się spotkać kobiety, które spotkała odmowa, nie dostały na piśmie tej odmowy, albo też takich było sporo, które były przyjmowane do oddziału, były przyjmowane do oddziału patologii ciąży i na przykład po kilku dniach czy po tygodniu wypisywane z wypisem, w którym było napisane, że są w stanie optymalnej poprawy na przykład. Zdarzyła się też pacjentka, która była przekazana do oddziału psychiatrycznego z tego powodu. Także tych problemów no, było i jest jeszcze nadal wiele z tymi zaświadczeniami. No i mam nadzieję, że przynajmniej część z nich te wytyczne rozwiążą, ale chciałem panią zapytać o jeszcze jedną rzecz. Czy przygotowując takie wytyczne, nie należałoby ich zrobić niezwykle precyzyjnie także w niektórych obszarach? Już pani mówię i państwu tłumaczę, o co mi chodzi. Otóż chodzi mi o termin wykonania procedury przerwania ciąży. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, tutaj ten okres jest dość precyzyjny. Precyzyjnie opisany także w rozporządzeniu i w zaleceniach Ministerstwa Sprawiedliwości, a w zasadzie prokuratury, do przeprowadzenia postępowania tak szybko, by ten zabieg można było przeprowadzić w ciągu 12 tygodni od początku ciąży. Natomiast teraz, drodzy państwo, przepisy ustawy o planowaniu rodziny nie regulują natomiast terminu, w jakim możliwe jest przerwanie ciąży w sytuacji, gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej. Z prawnego punktu widzenia więc przeprowadzenie procedury przerwania ciąży w tych okolicznościach nie powinno być zatem warunkowane czasem trwania ciąży. No i teraz pytanie, czy w związku z tymi zaleceniami, jeżeli pacjentka ma zaświadczenie od lekarza psychiatry, bo takie zaświadczenie ma być już warunkiem do tego, by terminować ciążę, i przychodzi do pani na przykład w 8 miesiącu ciąży, by tą ciążę zakończyć z zaświadczeniem od lekarza psychiatry, to tak powinno wyglądać? Czy tak powinno wyglądać? Nie wiem, czy tak powinno wyglądać, natomiast bezsprzecznie jest tak, że jeżeli chodzi o zagrożenie zdrowia życia kobiety, nie może być górnej granicy przerwania ciąży.
Z jakiego powodu? No z takiego powodu, że to zagrożenie zdrowia życia może wystąpić czy w tygodniu 9, czy w tygodniu 29. W innych krajach, gdzie podstawą nadal są na przykład wady u płodu, te ciąże wysokie, na przykład tak, pan mówi ten 8 miesiąc, jeżeli okazuje się, że jest wada, która jest wadą ciężką, również stanowią podstawę do przerwania tej ciąży. W związku z tym no, uważam, że w Polsce też tak powinno być. Natomiast tutaj mamy troszeczkę inny problem, dlatego że w Polsce nie jest zupełnie doprecyzowane, co to znaczy według ustawy przerwanie ciąży, bo o ile to przerwanie ciąży, definicja tego jest prosta właśnie w tygodniu 12, więc podajemy na przykład leki czy chirurgicznie, zakończamy tą ciążę, co skutkuje oczywiście no, poronieniem martwego płodu, o tyle właśnie w takim, tak jak pan wspomniał, 8 miesiącu, no jest to już problem, dlatego że powiedzmy przychodzi pacjentka, której płód ma wady letalne, który nie ma szans na przeżycie dłużej, ale na przykład może żyć, nie wiem, parę miesięcy, rok czy dwa i ona oczekuje od nas, że zakończenie ciąży będzie się równało urodzeniem martwego płodu, a nie urodzeniem żywego noworodka. Czy w takim razie ta definicja powinna zostać no, określona? Powinniśmy określić, że przerwanie ciąży jest to urodzenie czy poronienie martwego płodu? Czy też oznacza to, że jeżeli pacjentka przyjdzie w wyższej ciąży, to naszym zadaniem jest tylko przerwanie jej, czyli zakończenie i urodzenie żywego noworodka? I na to pytanie niestety te wytyczne zupełnie nie odpowiadają. Czy widzi pani więcej takich obszarów, które w tych wytycznych mogą budzić wątpliwości? Zarówno pacjentek, jak i lekarzy, no bo to jest jeden z tych elementów, który jest niedoprecyzowany. No drugą taką no na pewno wątpliwością jest to, że no ja jako lekarz obawiam się takiej sytuacji, że w końcu będzie taki moment, że pacjentka przyjdzie w ciąży prawidłowej, bez obciążenia wadami, bez swoich obciążeń innych niż obciążenie zdrowia psychicznego. Właśnie na przykład w 8 miesiącu czy w 34 tygodniu zaświadczeniem od psychiatry o zagrożeniu jej zdrowia psychicznego i wtedy no, naszym dylematem będzie właśnie to, co to znaczy przerwanie ciąży. Czy to znaczy, że my mamy urodzić martwego noworodka z tego powodu, że pani ma zagrożenie zdrowia psychicznego, czy też mamy po prostu tą ciążę zakończyć przedwcześnie, kończąc przedwcześnie, sprawiamy, że no, ten noworodek, który miałby się urodzić żywy, będzie narażony na szereg problemów związanych z wcześniactwem. I tej sytuacji tutaj się obawiam. Ja mam nadzieję, że do niej nie dojdzie, ponieważ mam nadzieję, że psychiatrzy, którzy wystawiają oczywiście te zaświadczenia, nie zrobiliby tego u pacjentki z całkowicie zdrową ciążą. Natomiast teoretycznie według przesłanek, według tego, co mamy w ustawie i braku tej górnej granicy, no jest to możliwe. Dlatego o to pytam, bo znaczy, żebym też został dobrze przez panią i przez państwa zrozumiany, jestem za pełnym prawem kobiet do decydowania o sobie, o własnym ciele, o tym, w jaki sposób planują swoje życie i jakie decyzje podejmują. Ale patrząc na to niezwykle rygorystyczne prawo w Polsce, zestawiając z innymi sytuacjami, w których lekarze brali udział, myślę między innymi o tych setkach recept wystawianych na leki, na opioidy, czy nie pojawi się taka szara przestrzeń, w której nagle będą znajdowały się zaświadczenia od lekarzy, psychiatrów, wykorzystywane właśnie po to, by zgodnie z tymi wytycznymi móc zakończyć ciążę, nawet tą ciążę bardzo wysoką. Pani widzi takie ryzyko? Ja myślę i cały czas mam nadzieję, że to jest ryzyko czysto teoretyczne, bo teoretycznie tak właśnie ma pan rację i to jest to, o czym właśnie powiedziałam. Natomiast no, nie przypuszczam, żeby lekarze, psychiatrzy doprowadzili do takiego stanu rzeczy, aczkolwiek no właśnie to pokazuje, że to rozwiązanie, w którym jesteśmy, no on, ja rozumiem, ono jest tymczasowe i ja sama go używam przecież od prawie 2 lat.
i jest okej. Okay. Natomiast ja uważam, że to nie może być absolutnie rozwiązanie docelowe. To należy zmienić i znormalizować tą sytuację, bo ja nie twierdzę, że kobiety, które noszą płód obarczony wadami, nie mogą mieć obciążenia psychicznego, bo one je mają i oczywiście, że to wpływa na ich zdrowie psychiczne. Natomiast pierwotną przyczyną tego, że one chcą zakończyć tą ciążę, są właśnie wady u płodu. Także ja chciałabym bardzo, żeby ta sytuacja po prostu została znormalizowana.